Partnerem audycji jest wydawca portalu oraz kwartalnika Pracuś NL. Dnia 21 października 2018 roku po raz trzeci w Holandii został zorganizowany Międzynarodowy Polonijny Dzień Dwujęzyczności. W programie zajęć, oprócz warsztatów fotograficznych, lekcji języka polskiego dla Holendrów czy gali wręczenia nagród w konkursie fotograficznym, można było porozmawiać oraz zdobyć autograf od autorów książek zarówno polskich, jak i holenderskich oraz wziąć udział w pokazie iluzjonistów prezentujących niesamowite zdolności magiczne, których nie powstydziliby się najwięksi magicy tego świata. 4 lata temu pomysł Polonijnego Dnia Dwujęzyczności narodził się w Stanach Zjednoczonych. My w Holandii przyłączyliśmy się już w drugim roku istnienia tego święta. Pierwsza impreza odbyła się w Amersfoort, w zeszłym roku byliśmy w Bredzie, w tym roku jesteśmy w Schiedamie. Dwujęzyczność i dwukulturowość, bo to jest coś, co jest ze sobą związane. Jeżeli mieszkamy w obcym kraju, to nie tylko jest język, to jest też również cała kultura. My skupiamy się na tym, co polskie i co holenderskie. Ci, co byli, tym się podobało. Ci, co nie byli dzisiaj, mają szansę za rok, bo pewnie zrobimy jeszcze raz imprezę, już nie tutaj, w innym miejscu w Holandii. Gościem specjalnym, honorowym dzisiejszego dnia też była pani Jolanta Tatara ze Stanów Zjednoczonych, prezydent Kongresu Oświaty Polonijnej, takiej organizacji zrzeszającej oświatowe środowiska z całego kraju i ona w tym panelu również miała swój głos. Zapraszamy na wszystkie wydarzenia Forum Polskich Szkół w Holandii, a na pewno na Polonijny Dzień Dwujęzyczności w 2019 roku. Dla Polskiej Telewizji w Holandii, Olszewski Łukasz.